Tenis stołowy to bardzo popularna gra. Stoły do tenisa stołowego są wszędzie. W szkołach, klubach sportowych, siłowniach plenerowych, świetlicach, a nawet w remizach strażackich. A jakie są zalety tej dyscypliny? O tym porozmawiamy dziś z Natalią Bajor, tenisistką stołową, olimpijką, medalistką Mistrzostw Europy juniorek i kadetek, a także z Rafałem Czuperem, podwójnym wicemistrzem paraolimpijskim i medalistą Mistrzostw Świata i Europy w tej dyscyplinie. Witajcie! Witaj! Witaj, Wojtku! Przede wszystkim tenis stołowy to sport towarzyski. Interakcje społeczne są bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego, a dyscyplina ta daje możliwość aktywnego spędzania czasu z bliskimi. Można też poznać nowe osoby o podobnych zainteresowaniach. Tenis stołowy uczy taktycznego myślenia, utrzymywania skupienia przez długi czas oraz uważnej obserwacji. Gracz musi modyfikować strategię i styl gry wobec przeciwnika. Powinien analizować przebieg meczu, wdrażać nowe pomysły i rozwiązania, by wygrać. Tenis stołowy rozwija refleks, zdolność przewidywania. Pozwala opanować zdolność przystosowania się do zmiennych i nieprzewidywalnych sytuacji. Poprawia wytrzymałość, koordynację i zwinność. A to dzięki temu, że jest jednym z najszybszych sportów. Po mocnym uderzeniu piłka osiąga prędkość około 200 km na godzinę i ma być odebrana na przestrzeni od 2 do 6 metrów. Czas pomiędzy poszczególnymi uderzeniami wynosi od 0,6 do 0,5 sekundy. Gra w tenisa stołowego to ciągły ruch. Pomaga spalić kalorie, poprawia kondycję, zwinność, buduje świadomość własnego ciała. To współpraca między wzrokiem a ciałem, ważna dla każdego, a w szczególności dla osób z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo-przestrzennej. Pomaga też w leczeniu osób chorych na Parkinsona i Alzheimera. Natalio, Rafale, komu polecilibyście w związku z tym tą dyscyplinę? To dyscyplina doskonała dla każdego. Grać mogą zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy. Do gry nie trzeba mieć specjalnych predyspozycji, wystarczą dobre chęci. Tenisa stołowego mogą grać także osoby o obniżonej sprawności fizycznej, także te poruszające się na wózkach inwalidzkich. Także nie ma żadnych wymówek. Warto dodać, że każda aktywność fizyczna jest dobra dla naszego zdrowia, a dla osób z niepełnosprawnością jest bardzo dobrą formą wsparcia w drodze do samodzielności i sprawności. To co, zagrasz ze mną? Chętnie. Ty też spróbuj i wygrywaj zdrowie. To ja posędziuję.